Cześć, siemano, witajcie bardzo serdecznie. Ja jestem Premier Games, a to jest już kolejny odcinek z gry Eurotrack. I tak, jak mówiłem, tak i powróciłem we własnej osobie. Mam chwileczkę czasu, więc ruszamy w trasę Eurotrackiem. Tak. Robimy dzisiaj trasę po Niemczech. Skąd, dokąd konkretnie nie wiem. Z Honever wyjeżdżamy tutaj. Sorki, jeśli się przeczytałem, bo ja taki nie wiem. Niemieckiego się nie uczę. I się nie uczyłem. No więc ten tego nie. Na światłach stoimy. Tak, podjadę. Jeszcze mogę. Patrz, mnie bują do tyłu, nie? No ruszaj z przodu tam, nie tak? Dobra. Se ustawimy kamerę, dawno nie jeździłem, nie nagrywałem tym bardziej. No okej. Okay. Czemu mnie tak długo nie było? No kurde, barierka. A ja wam tłumaczę, dlaczego mnie tak długo nie było, ponieważ były wakacje. Piszcie w komentarzach, jak tam wakacje minęły, bo jestem ciekawy. Mi już odpowiadam, że od razu przepracowane. Strasznie ciężko, w ogóle pogoda nie dopisywała. Deszcz padał i trochę słońca i znowu deszcz. Więc taka dupa była. Z tymi... Wiedziałem. Jeszcze mógł jechać. Parę. No ale co? Czy tłumaczysz takiemu? Na żółtym to jeszcze mógł, jeszcze by zdążył. No na czerwonym pojechał. Spoko. Loko. Nie no. Nie spodziewałem się, nie. Oj. Tutaj. SMS odpisuje. Czekajcie. Kur... Będę jechał i odpisywał, tak będzie łatwiej. Że muszę sobie zjechać na ten pas. No dawaj, dawaj. Zaraz będę musiał odbijać. Dobra, byłem ten kierunek. Trochę zwolni, bo 40 mam wjechać. I ciśniemy, ale zaraz wyjrzymy tutaj znowu na przejazd. Czy tam musisz zjechać? No to trochę pociśniemy sobie dalej. Nic nie jedzie, dobra. Serki, ale tu odpisuję tak, więc... no. Znaczy skończyłem, że wakacje mi minęły słabo, pogoda była zła, to też powiedziałem, więc... tego GPS-a mogę tu wyłączyć w sumie, niektórym to się to... którym się by tam usuwało, ale mniejsza o to. Dobra. No, to piszcie tam w komentarzach i w filmiku się nagrywałem, bo naprawdę powiem wam, ludzie, ludziska, moje widzowie kochani, że naprawdę nie miałem kiedy nawet usiąść przy komputerze, żeby coś zrobić na nim. No w sensie, no tam na tym drugim kanale tam robiłem, nie? Ale tutaj nie... masakra była, mówię wam. Dziwię się, że teraz jakoś mam czas wolny.
Naprawdę, no mówię. Nie to, że o, olałem, bo małe coś tam, zarobki. No, co? Nie wiem. I ten, no. Naprawdę, kurczę, chciałbym jak najwięcej, chciałem w te wakacje właśnie tak rozwinąć ten kanał, żeby tak filmiki były systematycznie, no ale jakoś mi to nie wyszło, ponieważ były właśnie te wakacje i było dużo roboty i dużo było roboty, jeszcze raz powiem, i bardzo mało czasu. Dnia brakowało, brakuje nawet, bo jeszcze jestem zapracowany. Tak wam więc powiem. Taka sytuacja była u mnie. I szkoła się teraz jeszcze życzyła też, że tam w nowej szkole początki, wiecie, jak to jest. I jeszcze teraz też pewnie nie będę tak często wstawiał, ponieważ jeszcze te drugie rzeczy tam z kategorią B skomplikowane są. Coś tam z testami, no jakie tam. Ale to tam mniejsza o to. Napiszę też w komentarzach oczywiście tam jak tam w szkole. No, tam wiecie. Mówię wam jeszcze raz, że czasu nie miałem nic nagrać. Obejrzę czasami to sobie, wiecie. Walłem się i na łóżko już zasypiać. Pierwszy, drugi jeszcze sobie na telefonie tam włączam i oglądam, nie patrzę. Często zasypiałem, ale tam oglądałem większość filmików. Tam Bartka oglądałem też. Pozdrawiam cię, Bartek, serdecznie, jeśli oglądasz. Ale sorry, że komentarzy jeszcze nie pisałem. Łapka zawsze była i oglądałem. Też nie do końca, no bo zasypiałem. Ale oglądałem też Google Games. Też serdecznie pozdrawiam. I Samur tego Narodziego. I takie tam jeszcze kilku youtuberów, których mam upatrzonych, przepraszam, tak ziewam, ale już późno. No to jest 16:20, no o tej godzinie to ja dopiero obiad jadłem. No nie, no o 16 ja byłem, tak jakoś 10 po 16. Więc że ten, tego taka sytuacja. Głos nawet mam taki trochę ochrypnięty. Patrzcie, świra, no. Co za świr? No, zostało nam to jeszcze 117 km. Jakaś godzinka i 53 minuty. Drogie, więc spoko, luz. Luz Madryto. Ja sobie tutaj wjadę. Albo nie, muszę jechać tam środkowy, bo tu jest zjazd. No. I co tam jeszcze powiedzieć? No kurde, dawno nie nagrywam i nie wiem. No i serdecznie pozdrawiam wszystkich oczekujących na mnie, tak? Na tym kanale i widzę, że statystyki też urosły, że widzów, czyli wszystkich widzów się powiększyło, subskrybentów. Serdecznie za to dziękuję, naprawdę patrzę i kurde, o, fajnie, no. Ktoś tam i ostatnim odcinkiem do 100 wyświetleń dobiliście, no to też naprawdę ogrom, jak na mój kanał. No. To mnie takie właśnie rzeczy cieszą i komentarze i naprawdę komentarz, kiedy wrócisz, kiedy coś nagrasz, brakuje, no to naprawdę tak raduje i tak motywuje, że ach, się chce, nie? No. Ale co, czasu nie ma, tak? Chciałbym jak najwięcej, ale no nie daje rady jak najwięcej tego zrobić. No. Bylibyście w nowym miejscu, byście wiedzieli, o co chodzi. No tak to przynajmniej jakoś próbuję przekazać, zapowiedzieć. I myślę, że mi się to jakoś uda.
tutaj mam jechać? Jadę prosto. Tu trzeba poskrać, co mamy, te drogi, te znane drogi, zakręty po wewnętrznej. Jedziemy dalej. Koko jumpy do przodu, nie? Jak to powiadają. No, więc ciśniemy. W środę miałem nagrać. Też. No ale co? W sądzie sprawa była. I dupa jeszcze w październiku będzie. No nie wyszło mi to za bardzo. Ale bym w środę zaczął, to bym dzisiaj drugi filmik może jakiś nagrał. No ale nie wiem, na razie nagrywam mycie z Eurotracka. Ponieważ tam prosiliście mnie o ten, tak tam próbowałem takie filmiki, no. Znaczy się robię, tam wstawiałem też na Facebooka, jeszcze ktoś nie widział mojego Facebooka, albo chce dołączyć do naszej grupy na Facebooku, oczywiście link w opisie. Tam często mnie też nie ma, jestem częściej na YouTubie niż na stronie facebookowej. Ale zawsze tam coś wstawiam, śmiesznego lub nieśmiesznego, zawsze jakieś coś, ciekawostki przed kier, przed filmikami na YouTubie, nie? Jeśli jakiś filmik nagram, to wstawię go później na YouTuba, a na tym zawsze jest jakiś wycinek albo coś, to tam właśnie to serdecznie zapraszam. No, więc czekamy teraz dalej, jeszcze tam no, zostało 13 km, 13 minut, spoko. Powinniśmy się wyrobić. Minutę na kilometr wziąć. Tutaj sobie pojadę drugim pasem. A tutaj zwolnimy, bo się czerwone robi. Kielbasa. A nie wiem, jakoś tak powiedziałem. No więc sobie czekamy teraz na tych świtełkach. Widzę, że chyba się tam zatrzymują. Albo nie. Nie wiem. Jedziemy. No i ostatni tutaj zakręt przed nami. Ograniczenie do 90, więc spokojnie, nie rozbuja mi chyba do tej prędkości, aczkolwiek nie wiem. Mamy już 50 na 11. 11 biegu. No i dojeżdżamy tutaj do miejscowości Kielbasa. Co? Kiel. No, takie tam będzie. Moja ulica cała to miasto Kielbasa. Okej. Okay. Tak Kielbasa, dlaczego Kielbasa, bo nie wiem, czemu Kielbasa. Jakoś, bo Kielbasa to Kielbasa. Ale ruszajcie tam się przede mną. Jeszcze nie. Tu jeszcze nie. Teraz. Kręć malina. Jakoś będę musiał chyba wycofać, nie? Aczkolwiek nie wiem, czy mi to da radę tym. W ogóle, co ja tu wiozę na tej naczepie? Jakiegoś napleta. Grzybu. Tak, jeszcze nie cofałem. Co nie? Tak chyba lepiej. Aczkolwiek nie wiem.
Dobra, wycofam prawidłowo, doskonale wręcz. No i mamy siódmy poziom już. Jest entuzjasta, spoko, loko. Szósty znaczy się. No. Musisz tu ulepszyć, tak? No to jedynek o wysokiej wartości przede wszystkim. I później sobie... Albo to co? Jeśli to będzie, to też będzie... Już wiecie też. No dobra. No, to wielkie dzięki, że byliście. Serdecznie pozdrawiam was wszystkich oraz moją dziewczynę Olka. I trzymajcie się, jeśli film się spodobał, zostawcie paczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Napiszcie komentarz, jak wam wakacje minął, więc yo, cześć, siemano, żegnam się z wami, Games Games, cześć.